W-3 w Sokol jest produkowany w Świdniku. Pilotuje pan major Włodzimierz Bernet i pan porucznik Mariusz Szenter. Przepraszam, pan porucznik Mariusz Szenter. Bardzo niewyraźnie było napisane. Proszę Państwa, a teraz figura, którą piloci śmigłowcowi zwaną lejkiem, ale niedokończona. Ale zobaczycie Państwo, jaki to jest naprawdę dość ciężki śmigłowiec i zobaczycie, co wprawny pilot potrafi z tym. W naszych zakładach lotniczych w Rzeszowie, no a muszę powiedzieć, że jak tak oglądam pokazy śmigłowcowe, zarówno tutaj, jak i w Góraszce, to ja jestem zadziwiony możliwościami tego śmigłowca i kunsztem pilotażu reprezentowanych przez pilotów. Proszę Państwa, jeszcze raz przypomnijmy, to jest właściwie ciężarówka, śmigłowiec, który w normalnej eksploatacji przewozi ładunek do 3 ton. To jest mniej więcej 12 osób, to jest odpowiednia ilość paliwa i wyposażenia. No i proszę Państwa, to co tylko śmigłowce mogą wykonać, figura akrobacyjna zwana lejkiem, to jest rzecz, którą wykonują tylko śmigłowce ze względu na swoją konstrukcję, a przy okazji demonstruje nam pan kapitan możliwości tego rodzaju statku latającego. Proszę Państwa, śmigłowiec może latać oczywiście do przodu, do tyłu, w bok, zawisać w miejscu. No i tutaj przy okazji pojawia się, co często opisywane jest jako pewne wielkości, mianowicie pułap śmigłowca. Otóż ten pułap jest bardzo różny, mianowicie jest to tak zwany pułap dynamiczny, w którym śmigłowiec porusza się do przodu i proszę zwrócić uwagę, że do lotu do przodu, do pewnej prędkości śmigłowiec potrzebuje mniej mocy niż do zawisu. I w związku z tym ten pułap dynamiczny, kiedy śmigłowiec się porusza do przodu, jest zdecydowanie wyższy niż pułap zawisu. A ten pułap zawisu też także zależy od bliskości Ziemi. Bo proszę Państwa, średnica wirnika jest dosyć duża i jeżeli śmigłowiec zbliża się do Ziemi, to tworzy się pod nim swego rodzaju poduszka, która umożliwia mu właśnie to oderwanie się i wzniesienie na pewną wysokość. Jeżeli ta wysokość nie jest zbyt duża w stosunku do średnicy tarczy wirnika, to jest zdecydowanie większa. I w związku z tym na zakończenie trzeba powiedzieć, proszę Państwa, rzadko się ogląda właśnie lot śmigłowca do tyłu i to w jakimś takim zakręcie. I to proszę Państwa, zakręt okrągły, a nie jakiś taki haczyk, prawda? Proszę Państwa, a to jednocześnie pokaz nadmiaru mocy, jaką dysponuje ten śmigłowiec, bo on w locie pionowym, właśnie już teraz bez wpływu ziemi, wznosi się z prędkością tak na około 5-7 metrów na sekundę. To jest spora prędkość, no a jednocześnie to, o czym wspomnieliśmy, charakterystyczna dla śmigłowców figura pod tytułem lejek. A wydaje mi się, że nie od rzeczy trzeba powiedzieć, że chyba dzięki temu, że śmigłowiec W-3 był jednym z najistotniejszych programów naszego przemysłu w latach 70., albowiem miał być to uniwersalny śmigłowiec, który miał zabezpieczyć tą dziedzinę, czy wykonywanie usług w dziedzinie śmigłowców średnich dla wszystkich bojowych. W Iraku, kiedy nasi piloci mają do czynienia z wyrzutniami pocisków, wystrzeliwanych z ramienia pocisków naprowadzających się na źródło ciepła, jakim są dysze silników turbinowych tego samolotu, mogą się okazać dostatecznie skuteczne. Dokładnie, dlatego że spalają się w temperaturze około 3000 stopni i powodują dodatkowy cel. Tworzą dodatkowy cel, który ma w zasadzie mylić głowice samonaprowadzających się. Państwo słyszą, to odzywa się militarysta. My tutaj mówimy o pokojowych zastosowaniach naszego śmigłowca, a on od razu Załoga się żegna już z nami, proszę Państwa, i za chwilę będzie dalsza część.